cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam polecić książkę Grób, która jest nie tylko znakomitym kryminałem, ale również świetną powieścią o współczesnej Polsce. Może na początek kilka słów o autorce Grobu, czyli o Gaje Grzegorzewskiej. Gaja Grzegorzewska jest absolwentką filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest też miłośniczką brazylijskiej sztuki walki capoeiry, ale przede wszystkim jest świetną pisarką kryminałów. Pisze fantastyczne felietony na portalu kryminalnym, bardzo Wam je polecam. Felietony oczywiście o tematyce kryminalnej i sensacyjnej. I jest też znawczynią twórczości Agaty Christie. No i przede wszystkim jest twórczynią cyklu powieściowego o Julii Dobrowolskiej. Pięknej pani detektyw, która znana jest z tego, że rozwiązuje każdą, nawet najbardziej zawikłaną zagadkę kryminalną. Dotychczas ukazały się 4 kryminały z Julią Dobrowolską w roli głównej. Pierwszy w 2006 roku był to Żniwiarz, następnie Noc z czwartku na niedzielę, Topilica i Grób w 2012 roku. Warto wspomnieć, że Gaja Grzegorzewska za powieść Topilica otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru, czyli nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Miłośników Sensacji i Kryminału oraz Instytut Książki dla najlepszej polskiej powieści sensacyjnej. Teraz może kilka słów o fabule Grobu. Julia Dobrowolska w tej powieści musi rozwiązać 2 zagadki kryminalne. Po pierwsze, rozwikłać sprawę znikających zwłok z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, a po drugie, wyjaśnić rzekomą samobójczą śmierć córki jednego z największych mafiozów krakowskich, Waldemara Lindera. W obu tych sprawach będzie jej pomagał inspektor policji Aaron Goldenthal, z którym Julię łączy bardzo skomplikowany, namiętny, ale też toksyczny związek. Ponadto w tej powieści pojawi się również tajemnicza osoba z przeszłości Julii, dzięki czemu dowiemy się nieco więcej o młodości pani detektyw. Dlaczego warto przeczytać Grób? Są co najmniej 3 powody. Pierwsze, intryga kryminalna, która jest świetnie poprowadzona przez Gaję Grzegorzewską. Akcja wciąga od samego początku. Mamy tutaj kilka zaskakujących zwrotów. Gaja Grzegorzewska co chwilę myli tropy, bawi się z czytelnikiem w kotka i myszkę. Finał powieści jest niespodzianką, zaskakuje, ale też może budzić refleksję, jest nieco właśnie refleksyjny, ponieważ stawia pytanie o istotę zła, o naturę zła i pokazuje, że zło może przybierać kostium z pozoru czystej i niewinnej istoty. Drugim powodem, dla którego warto sięgnąć po tę książkę, jest postać Julii Dobrowolskiej. Gaje Grzegorzewskiej udało się wykreować naprawdę charyzmatyczną i wyrazistą postać. Julia Dobrowolska to kobieta odważna, silna, wysportowana. Tak jak Gaja Grzegorzewska uprawia capoeirę, Julia bierze od życia to, czego chce i nie pyta nikogo o zdanie na ten temat. Dotyczy to również jej związków z mężczyznami, ale przede wszystkim z tymi, na których Julii nie zależy, bo wobec tego, którego kocha, czyli wobec Arona Goldenthala, jest słaba, uległa, kobieca i tak naprawdę nie potrafi się wyzwolić z tej toksycznej i niszczącej ją relacji. Akcja powieści rozgrywa się w Krakowie i to jest właśnie kolejny powód, dla którego warto sięgnąć po tę książkę. Ponieważ Kraków opisany przez Gaję Grzegorzewską jest zupełnie inny od tego, który znamy z przewodników turystycznych, z widokówek czy z albumów. To nie piękne, pełne zabytków, magiczne miasto, a przestrzeń przesiąknięta złem, pełna tajemniczych, mrocznych zakamarków, które lepiej się nie zapuszczać. Kraków to właściwie pułapka, to właśnie tytułowy grób, pełen zgnilizny, rozkładu, korupcji. Gaja Grzegorzewska porównuje tutaj Kraków do potwora zbudowanego z betonu i stali, który zazdrośnie strzeże swych mrocznych tajemnic. Autorka oprowadza nas po najmroczniejszych, najciemniejszych zakątkach tego miasta. Wprowadza do zakazanych knajpek, w których spotykają się krakowscy mafiozi. Oprowadza po krakowskich blokowiskach. Wprowadza w takie miejsca, w których nie chcielibyśmy się znaleźć po zmroku. Grzegorzewska moim zdaniem wyrasta na królową polskiego kryminału. Potrafi nie tylko
wciągającą, świetną intrygę kryminalną, ale również połączyć ją z fajnie zarysowanym tłem społeczno-obyczajowym. A wisienką na torcie jest postać Julii Dobrowolskiej, jedna z najbardziej charyzmatycznych, wyrazistych postaci kobiecych w polskiej literaturze od lat. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie recenzji i naprawdę jeszcze raz polecam Wam książkę Diary Dobrowolskiej Grupy.